Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszych warsztatach. To jest pierwszy cykl naszych warsztatów odnośnie programowania. Pokażę Wam, jak, na czym polega programowanie, jak zrobić takie sobie proste zadanka, jak zrobić takie proste animacje, gry będziemy pisać. Może napiszcie mi też, w których Wy klasach jesteście, w znaczeniu rozumiem, że chodzicie do szkoły, do jakiej klasy, żebym mniej więcej dostosował sobie poziom, bo teraz będziemy robić programowanie blokowe. Tak, no widzę, że jesteście mniej więcej klasy gdzieś tam 1-3. Super, dobra, to będę od podstaw Was uczyć. Jeszcze tylko pytanko, czy Wy już PixBlocksa kiedyś widzieliście, używaliście? Nie, nie wiecie, nie wiecie. Super, no to niektórzy nie, niektórzy tak, większość nie. Dobrze, no to zaczniemy od podstaw i rozumiem, że jesteście raczej z klas 1-3, także będziemy mówić powoli i po kolei. Ja się nazywam Krzysztof Krzywdziński, jestem wykładowcą na uniwersytecie i jestem no, twórcą w zasadzie tej aplikacji PixBlocks. Jest to taka aplikacja do nauki programowania dla dzieciaków. Jakie jeszcze nie macie, to sobie albo no najlepiej po zajęciach, żeby teraz nie tracić czasu, pobierzcie sobie z naszej strony, zainstalujcie, zarejestrujcie się. To jest grupa, widzę, że Max się pyta, to jest grupa młodszych, w których uczymy programowanie blokowe, natomiast o godzinie 14 będzie grupa starszaków, w których będziemy uczyć Pythona, ale jeżeli chcecie, możecie być i na tej grupie. Dla mnie to wszystko jedno, do jakiej liczby osób mówię, więc jeżeli chcecie na przykład połączyć się za jakąś godzinkę i zobaczyć, co można robić w Pythonie, to zapraszam, oczywiście macie się połączyć tutaj. Mamy do 200 użytkowników możliwość obsłużenia, więc jak najbardziej zapraszam Was też do tej starszej grupy, jeżeli jesteście zainteresowani. No dobrze, także dzisiaj zaczniemy sobie programować. Patrzcie głównie na mój ekran, wiecie, bo jak będziecie próbować na swoich komputerach coś robić, to będziecie się przełączać i tak dalej. Po prostu popatrzcie, co ja będę robić. Ten cały webinar jest nagrywany i my to udostępnimy sobie na internecie, więc nic nie musicie zapisywać. Po prostu to całe wideo też będzie dostępne gdzieś tam na YouTubie razem z GoForRobot wrzucimy. Tak, no możecie się zalogować i sami próbować, natomiast radzę Wam po prostu patrzeć, co ja robię. No to dobrze, to zacznijmy może od samego początku, czyli od pokazania Wam, no, czym jest PixBlocks. Na PixBlocksie tutaj możecie się zalogować w tym okienku. Ja tutaj się zalogowałem na takie testowe konto. I tutaj macie po prawej stronie całe kursy. My będziemy przerabiać te dwa pierwsze kursy w trakcie naszej przygody, natomiast no pokażę Wam w ogóle, co potrafi PixBlocks bardziej, żeby... Brakuje obrazu? Juli, brakuje obrazu. Ktoś nie ma obrazu z mojej kamery? Nie ma dźwięku i obrazu? Halo? Tak, prosimy odświeżyć kanał. Jeżeli jest, to proszę zamknąć. Jeżeli widać tylko czat, a nie widać mnie i aplikacji, to proszę sobie odświeżyć kanał w znaczeniu zamknąć tego click meetinga i uruchomić ponownie. No dobrze, także idźmy po kolei. Pokażę Wam może, co na początku można robić w PixBlocksie, żeby Was jakby zaciekawić. Czyli tutaj są takie kursy, w których możecie sobie robić zadanka. Dzisiaj zaczniemy od tych pierwszych lekcji. No to są takie rzeczy, że mamy zawsze jakiś przykład, w którym możemy sobie coś zobaczyć i potem możemy sobie robić jakieś zadanka. I tutaj na przykład będą różne takie ciekawe rzeczy w stylu, to są pętle, dzisiaj je poznamy, czyli będziemy się uczyć, jak za pomocą pewnych bloczków sprawiać, żeby królik coś wykonywał. W PixBlocksie znajdziecie też no, różne inne rzeczy, na przykład to pokażę tutaj, że są takie pewne kursy, w których królik może coś przekorowywać. Są gry, w których na przykład pokazujemy, jak napisać prostą platformówkę. Dzisiaj stworzymy sobie taką platformówkę, także
tego wstępu, czym jest Pixbox. Tak? Pixbox jest aplikacją do nauki programowania, w której można tworzyć własne gry. Jakbyście sobie dalej się uczyli w Pixboxie, to możecie sobie robić jakieś takie fajne operacje na kolorach. Do tego pewnie nie dojdziemy, ale tak, żeby was zaciekawić tym programowaniem. Potem dla bardziej zaawansowanych jest programowanie tekstowe, w których są pewne takie graficzne rzeczy, jakieś, które można robić za pomocą tekstu. No aż w końcu możecie sobie robić gry, pisać w Pythonie. To jest taki najbardziej zaawansowany etap, w którym na przykład można robić takie ciekawe animacje. Więc polecam w ogóle programowanie, bo programowanie jest rzeczą bardzo ciekawą. Dzięki temu można pisać ciekawe gry, ciekawe aplikacje, automatyzować pewne rzeczy. No i Pixbox jakby tutaj jest takim fajnym narzędziem, które z pewnością wam się przyda. No dobra, to zaczynamy prawdziwą lekcję. Zacznijmy od kursu pierwszego, lekcji pierwszej. Wytłumaczę wam w ogóle, co znaczą te wszystkie rzeczy. Tutaj mamy okienko instrukcji możliwych do robienia, a tu mamy okienko programu, tak? Czyli tutaj mamy instrukcje, które możemy użyć. Tutaj jest program, a tu jest plansza gry. I tu mamy naszego króliczka. I zobaczcie, tu jest polecenie króliku, rysuj kaktus. No i odpalamy program i zobaczcie, ta linijka się wykonuje. Królik rysuje kaktusa. Nie musicie tego robić, na razie słuchajcie i uważajcie. No tu widzę wasze pytanie. Także tak, królik tutaj rysuje kaktusa, widzicie, królik narysował kaktusa. Teraz mówimy królikowi, króliku pójdź w prawo. I rzeczywiście królik idzie w prawo. Królik znowu rysuje kaktusa i królik znowu idzie w prawo i tak dalej, tak? Także napisaliśmy nasz pierwszy program, w którym królik rysuje 4 kaktusy. No dobrze, zobaczmy też inny program. Tutaj króliczek narysuje 1 kaktusa. W ten sposób to się uruchamia. No dobrze, zróbmy sobie jakieś zadanie, żebyście wiedzieli, na czym polega jakby praca na zadaniach i przykładach. Czyli to jest pierwsze zadanie, narysuj kaktus. Poprawną odpowiedź widzicie pod gwiazdką. Tak? Tutaj jest cel tego, co mamy zrobić, czyli mamy narysować pojedynczego kaktusa. No to co bierzemy? Bierzemy z bloku instrukcji, przesuwamy instrukcję na blok programu, odpalamy program i rysujemy 1 kaktusa. Dostajemy za to gwiazdeczkę. Nie, nie musicie tego robić, wystarczy, że będziecie patrzeć, tak? No dobrze, to możemy sobie to usunąć w ten sposób. Tak? Czyli w ten sposób dodajemy bloczek do programu, a w ten sposób usuwamy bloczek z programu. No dobrze, to teraz zróbmy jeszcze jakiś inny przykład. O, tutaj jest na przykład, że królik na początku idzie w prawo, a potem rysuje kaktus. Tak? Czyli krok po kroczku sobie to odpalmy. Na początku idzie w prawo, potem rysuje kaktus. Tak, czyli w ten sposób możemy na przykład, narysujmy sobie 5 kaktusów. No to zobaczcie, spróbuję narysować 5 kaktusów. Przepraszam. Spróbuję napisać taki kod. No dobrze, zobaczmy, czy to działa. Uwaga, uruchamiam. Idzie w prawo, rysuję kaktusa, idzie w prawo, rysuję kaktusa. Coś jest źle, tak? Widzicie? Niepotrzebnie na początku poszedłem w prawo. Tak, powinienem mieć 5 kaktusów. Może wam trochę powiększę. A mam, narysowałem tylko 3 kaktusy. Tak? Więc w moim programie jest błąd. Jak ten błąd naprawić? No, najlepiej po prostu na początku błędnie poszedłem raz w prawo. Trzeba było zacząć od narysowania kaktusa. Tak? Idę w prawo. Znowu rysuję kaktusa. Idę w prawo, znowu rysuję kaktusa i tak dalej. I tak dalej. Tak, nie narysowałem jeszcze ostatniego, no to sobie dorzucam. Tak? Czyli w ten sposób robimy jakby ciąg instrukcji, które ma wykonać króliczek.
Tu są jeszcze jakieś inne zadanka, to akurat będzie proste, ale może sobie zróbmy, przeskoczmy kilka rzeczy. O, zróbmy sobie takie zadanko. Czyli tak, zadanko zawsze polega na tym, że pod gwiazdką widzimy, co mamy stworzyć. Mamy stworzyć taką planszę. Tu mamy tego królika, no to tak, królik musi pójść raz, dwa w prawo. Raz, dwa w prawo. Narysować trampolinę. Robi się to w ten sposób, że tutaj się wrzuca trampolinę. No i potem bym musiał pójść pewnie dwa razy do góry, narysować czubek tego, znowu w prawo i narysować końcówkę tej platformy, nie? No dobrze, idziemy krok po kroku. O, widzicie, jest jakiś błąd. Tak, czyli zobaczmy sobie, w której linijce popełniliśmy błąd. Ja specjalnie popełniłem błąd, żeby pokazać wam, w jaki sposób te błędy wykrywać. Widzicie? Idziemy krok po kroku naszym programem. Dwa razy w prawo rysujemy. No niepotrzebnie teraz w górę poszliśmy, czyli tak musimy to usunąć, a wrzucić, że idziemy w bok. Tak? I kroczek po kroczku zrobiliśmy to zadanko. No dobrze, pójdźmy to teraz określoną szybkością, bo tutaj możecie określić szybkość odpalenia waszego programu. Czyli teraz on to zrobi trochę szybciej, jeszcze szybciej. No dobrze. No to nauczymy się teraz może czegoś ciekawszego, bo no to po prostu jest ciąg instrukcji, który królik ma wykonać, a to jest plansza, którą królik ma wykonać. Jak widzieliśmy, mieliśmy takie problemy, no na przykład narysowanie pięciu kaktusów. No i strasznie się nad tym męczyliśmy. Co byśmy musieli zrobić, żeby narysować za jednym zamachem pięć kaktusów? No a na to odpowiada nam lekcja druga. Ponieważ żeby narysować pięć kaktusów, możemy użyć pętli. I ja zaraz wam pokażę, może tutaj wam pokażę, jak to zoptymalizować. Czyli tak, narysuję 5 kaktusów, ale znacznie szybciej niż to robiłem. No normalnie, żeby narysować 5 kaktusów, robiłem tak, 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 tak. No i to było bardzo pracochłonne. Jakbym już miał narysować tych kaktusów 10, no to bym musiał się rzeczywiście bardzo namęczyć. I do tego, żeby narysować 5 kaktusów szybciej, przyda nam się pętla. Pętla to jest taka jedna z podstawowych koncepcji w programowaniu, służąca do tego, żeby coś zrobić kilka razy. Czyli 5 kaktusów będziemy robić w ten sposób, że mówimy 5 razy narysuj kaktusa i idź w prawo. Zobaczcie, co to, w jaki sposób to się dzieje. Tak? W ten sposób narysowałem 5 kaktusów. I teraz dla mnie narysować 10 kaktusów, no to jest tylko podmiana 5 na 10. Zobaczcie. W ten sposób narysuję 10 kaktusów. No dobrze. Patrzę na wasze komentarze. Pan nie jest głupi. Super, dziękuję. No dobra, zróbmy teraz taką, może ktoś wie, jakby zrobić takie schodki. Tak, jakbym chciał zrobić takie schodki, tylko nie chciałbym mi się rysować takich długich schodków. To co bym musiał zrobić? Na pewno użyć pętli i stwierdzić, jaki wzór wygeneruje nam takie schodki. No to dobra, zobaczcie. Jakby to można zrobić? No królik musi wziąć takiego schodka, narysować, zrobić tak i znowu jeszcze raz tak, 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 jeszcze raz tak. Także będziemy teraz rysować schodki za pomocą naszego króliczka automatycznie, nie ręcznie, tylko automatycznie. Tak, czyli rysujemy tutaj króliczkiem jakąś tam czerwony kwadrat. No i teraz zróbmy to może w ten sposób, czyli królik rysuje czerwony kwadrat, idzie w prawo, potem idzie w górę. Zobaczmy krok po kroku, rysuje rzeczywiście czerwony kwadrat, idzie w prawo, idzie w górę, znowu rysuje czerwony kwadrat, idzie w prawo, idzie w górę i tak dalej. Czyli zrobiliśmy pewien program, który każe króliczkowi rysować
rysować takie, takie schodki. No to co, nie są co prawda takie schodki, jak ja chciałem. Czy ktoś wie, co trzeba dorzucić, żeby zrobić schodki nie takie, tylko takie? Halo? Ktoś ma pomysł? Bo na razie mam program, który rysuje schodki tak, tak, krok po kroczku. 10 razy królik rysuje czerwone, idzie w prawo, idzie w górę. Znowu rysuje czerwone, idzie w prawo, idzie w górę. Tak? Pomyślcie, jakby narysować. Postaw prawo, postaw góra. Dokładnie. Tak, ktoś tutaj już napisał, także się cieszę, że tutaj uważacie. Tak, czyli to jest program, który poprawnie narysuje nam schodki. Tak, czyli jeszcze raz kroczek po kroczku patrzymy. Czyli króliku, rysuj czerwony kwadrat, idź w prawo, rysuj czerwony kwadrat, idź w górę. Znowu króliku, rysuj czerwony kwadrat, idź w prawo, rysuj czerwony kwadrat, idź w górę. Tak. Może teraz, żeby jeszcze sobie poćwiczyć taką pętlę, zrobimy to w ten sposób, żeby... O, jak zrobić takie trochę inne schodki? Tutaj to. Tu byśmy mieli takie rzeczy. A tu byśmy mieli takie rzeczy. Tak, takie schodki jak narysować. No, po prostu w to miejsce troszeczkę pozmieniać. Tutaj zamiast lawy byśmy dali sobie ziemię. I zobaczmy. Ja tutaj smażę to. Tak, czyli królik na zmianę rysuje lawę, idzie w prawo, rysuje ziemię, idzie w górę. Tak więc stworzyliśmy pewien automat, w którym króliczek rysuje nam takie schodki. No tutaj na końcu coś tam się nie udało, ale generalnie bardzo fajnie nam króliczek zrobił. Może jeszcze, żeby poćwiczyć te nasze pętle, spróbujmy zrobić o, takie coś narysować za pomocą programu. Czyli co powinniśmy zrobić? Powinniśmy najpierw pójść króliczkiem tutaj, a potem zacząć rysować monety. Czyli powinniśmy pójść króliczkiem 10 razy w prawo, bo plansza jest 10 na 10 i potem zacząć rysować monety do góry. Fajne, nie? Można by też narysować taki cały kwadrat monet, to też wam pokażę. Można by zrobić tak, tak, a potem, czyli najpierw króliczka puścić w tą stronę, potem w tą stronę, w tą stronę i w tą stronę. Tak, czyli potem by musiał zacząć się cofać, czyli najpierw w tą, to jest ta pętla, potem w tą, to jest ta pętla, potem w tą, to będzie ta pętla. Jeszcze na końcu by musiał pójść na dół. To by była taka pętla. Mogę wam puścić trochę wolniej, żebyście zobaczyli cały proces, tak? Czyli teraz króliczek na zmianę rysuje monety, idzie w prawo, potem rysuje monety, idzie w górę i to robi 10 razy. Teraz rysuje monety, idzie w lewo, a tu z kolei rysuje monety, idzie na dół. Proste? No, zaraz będzie trudniejsze. No dobra, to teraz, jeżeli są tacy, którzy uważają, że to jest proste, to wymyślcie, w jaki sposób całą planszę zarysować monetami. I to już jest trudne. Ktoś ma pomysł, jak zarysować całą planszę monetami? To wam pokażę. Wiem, ale nie powiem. Dokładnie. No dobra, to wam pokażę, ale nie musicie tego zrozumieć, bo to rzeczywiście jest trudniejsze, tylko pokażę wam, rzeczywiście jest taka możliwość. To byśmy musieli tak wziąć i
narysować monety na dole. Potem wrócić się do punktu, z którego zaczęliśmy. Tak, czyli tu rysujemy monety na dole, wracamy się do punktu, w którym zaczęliśmy. I pójść na górę. I teraz powtórzyć to, co tutaj zrobiliśmy, 10 razy. Tak, czyli to wszystko wrzucić do dużej pętli 10-krotnej. To są tak zwane pętle zagnieżdżone i to już jest trudniejszy temat. Natomiast zobaczcie, jakie fajne możliwości daje nam programowanie. Możemy to zrobić szybciutko. Zobaczcie, a jak szybko królik potrafi to zrobić. Albo bardzo, bardzo wolno. No dobrze, to nauczyliśmy się troszkę tego, czym są pętle. To teraz troszkę zabawy. Napiszmy sobie jakąś grę, a przy okazji nauczymy się, czym są instrukcje warunkowe. Czyli wejdźmy sobie do sekcji zabawy. Weźmy sobie pierwszy dział zabaw. Tutaj widzicie, gdzie to jest. I sobie zróbmy jakąś fajną grę. Tak dla rozluźnienia. Ktoś ma pomysły, jak zrobić planszę? Z czym miałaby być plansza? Co byście chcieli użyć tutaj? Trampolin, wody. O jakiej tematyce? Może jajka? Kto powie, taką zrobię? Woda. Ktoś ma, chciałby mieć wodę. Tutaj macie wszystkie elementy. Wodę, klucze. Jeszcze coś? Lawa, kolce. Dobra, koniec. Woda, klucze, lawa, kolce. Nie przyjmuję dalszych zgłoszeń. Czyli zrobimy tak. Wodę. Narysuję sobie wodę. Ona będzie może w jakimś baseniku. Klucze miały być. No to postawmy sobie tutaj jakieś kluczyka. Jeszcze tu jakiegoś. Lawa ma być i kolce, tak? Dobra, to tu będzie lawa, a tutaj zrobimy kolce. No dobrze, czyli mamy wodę, klucze, lawę, kolce. I teraz tak, może wam pokażę, na czym polegają gry. Napiszę wam najprostszą grę, w której królik będzie za sobą rysować monety. Uwaga. Jestem w sekcji gier. Teraz steruję sobie królikiem. Królik za sobą rysuje monety. No to taka prościutka gra na naszej narysowanej planszy. No ale zróbmy może coś ciekawszego. Na przykład królik będzie pożerać wszystko. Tak, czyli wszystko na co wejdzie, zamalowuje na biało. Królik pożeracz. Tutaj steruję królikiem. Pożera wszystko. No ale może zróbmy tak, żeby królik pożerał tylko klucze. Czyli jeżeli królik widzi klucz, to zarysowuje to na biało. Tak, to jest instrukcja tak zwana warunkowa, czyli jeżeli królik widzi klucz, to rysuje w tym miejscu biały. Zobaczmy, to będzie królik, który normalnie nic nie zjada, ale będzie pożeraczem kluczy. I zobaczcie, wchodzę na klucz i uruchamia się ta instrukcja. Zrobiłem grę królik, pożeracz kluczy. Super. O, udało mi się zjeść wszystkie klucze. No dobrze, skoro mamy wodę, to może zróbmy grę o nazwie królik, pożeracz kluczy, pływający po wodzie. Czyli zrobimy, że jeżeli królik widzi wodę, to wypływa. Uwaga, króliczek teraz wejdzie na wodę i nic nie klikam, wypłynął. Jeszcze raz, niech sobie tutaj wejdzie. Tak, no dobrze. Zróbmy może też, żeby królik wchodził po drabinach sam z siebie. Zróbmy taką długą drabinę. I jak to by zrobić? Jeżeli królik widzi drabinę, to idzie do góry, tak? Czyli jeżeli królik widzi
drabinę, to idzie do góry. Tak? Czyli tutaj wejdę. O, i króliczek sam z siebie po prostu wchodzi po drabinie. Mogę z niej sobie tutaj spróbować wyjść, ale znowu jak wejdę na króliczka, automatycznie on wchodzi po drabinie na górę. Tak? W dodatku cały czas jest kod, w którym mamy, że jeżeli królik zobaczy kluczyk, to rysuje na biało. Więc królik pożeracz kluczy, pływający po wodzie i wchodzący po drabinach. To jest taka nasza pierwsza gra. Ja przypominam, że to jest wszystko nagrywane, znaczy to, co ja mówię, i mój ekran jest nagrywany, więc jeżeli jakby nie nadążacie, będziecie mogli sobie to potem spokojnie odtworzyć i jeszcze raz przeanalizować. I lepiej, żebyście patrzyli na to, co ja mówię, a nie próbowali coś tam sobie klikać, bo być może jak będziecie próbować klikać po aplikacji, to nie nadążycie za tymi moimi tutaj opowiadaniami. No dobra, zróbmy tak, że królik będzie zamieniać wodę w lawę. Tak, czyli jeżeli królik wejdzie na wodę, to odpali się lawa. Jeżeli komuś nie ładuje się okienko, niech zamknie click meetinga i jeszcze raz odpali z tego linka. Tak, czyli jeżeli królik widzi wodę, to mamy tutaj tą część, to ma narysować lawę, czyli już nie będzie szedł do góry, tylko ma narysować w tym miejscu lawę. Czyli to jest będzie królik, który zamienia wodę w lawę. Uwaga, wchodzimy. Tak, królik zamienia wodę w lawę. Króliczek mógłby też zamienić na przykład klucze na marchewki. Zamiast zjeść klucze, to mógłby zamienić je na marchewki. No dobrze, super. To może jeszcze użyjmy naszych pętli, które się przed chwilą nauczyliśmy, i zrobimy grę, w której będziemy robić na przykład z marchewki, z każdej marchewki. Może to usuńmy, żeby się wam tutaj łatwiej tłumaczyło. Z każdej marchewki będziemy produkować kaktusa wysokości 10. Tak? Czyli jeżeli królik znajdzie na marchewkę, to w tym miejscu zasadzi kaktusa wysokości 10. Czyli musimy zastosować pętlę 10-krotną, w której królik będzie rysować kaktusa i iść do góry. Tak? No to zobaczmy. Czyli mamy króliczka, króliczek wchodzi na marchewkę i rysuje kaktusa wysokości 10. No taka śmieszna, prosta gra. Jeszcze tutaj zamienię sobie tą marchewkę na kaktusa. Ten kaktus może ja bym ładniej zrobił, czyli zamiast takiego kaktusa bym dał tutaj pieniek, a na końcu bym narysował czubek kaktusa i może nie długości 10, tylko długości 7. Tak. No zobaczcie, co się teraz stanie. Tak, czy królik zamienił wszystkie marchewki. Powiedzmy, że marchewki to są takie sadzonki kaktusa. Więc królik po prostu sadzi te kaktusy. Jeżeli komuś nie działa, to po prostu niech zamknie przeglądarkę. Jeszcze raz wejdzie na link, to może wtedy zadziała, bo tutaj mamy dużo oglądających, więc może coś przycięło nam na serwerze. No dobrze, słuchajcie, to teraz zróbmy sobie może jakąś inną grę. Zrobimy sobie platformówkę. Wezmę sobie inny slot i zrobię tak. No w platformówce przydałoby się, żeby na królika działała grawitacja. Czyli jak zrobić, że na królika działa grawitacja? No ja może najpierw narysuję tutaj naszą jakąś planszę. Taka, żeby była epicka. O, tu
tutaj będzie sobie wskakiwać. Tutaj będzie jeszcze jakaś trampolina. Może tutaj. O. Tak, także najpierw narysuję planszę. Może królik będzie zjadaczem marchewek najlepiej. Czyli sobie tutaj dam jakieś cele w postaci marchewek. I teraz zróbmy tak, żeby królik. Na królika działa grawitacja. Czyli jakby to zrobić? Zrobimy to w ten sposób, że jeżeli królik widzi puste pole, to ściągamy go na dół. Tak, czyli teraz królik może wejść sobie po drabinie, ale teraz uwaga, no, ściągamy go na dół. On widzi cały czas teraz puste pola i ściągamy go na dół. Czyli na królika zaczęła działać grawitacja. Widzicie? No, jeszcze raz może. Przyspieszę trochę grę. O, cały czas mi spada. Jeszcze może bardziej to zrobię, żebyście zrozumieli, w jaki sposób działa ten nasz program. Czyli dam wyższą drabinę. Po drabinie mogę wchodzić, bo drabina nie jest czymś pustym. O, i tutaj. O, cały czas spada mi ten króliczek. Tak, widzicie? Czyli na królika działa cały czas grawitacja. No dobra, zróbmy, żeby na królika działały nasze trampoliny. Tak, czyli jeżeli królik widzi trampolinę, to co powinien zrobić? Żeby skoczyć? Ktoś ma pomysł? Iść do góry, no tak, tylko powinien skoczyć no, kilka razy, na przykład 3 razy. Tak, czyli jeżeli królik widzi trampolinę, to idzie do góry. Może, żeby jakby sobie ustalić wysokość kroku, zamiast 3 razy robić królik iść do góry, zrobimy no właśnie to w pętli, której się przed chwilą nauczyliśmy, czyli 3 razy albo na przykład 4 razy iść do góry. Muszę dobrze wycelować, a marchewek jeszcze nie zjadam, bo nie napisałem kodu. No dobrze, czyli mamy taką prościutką platformówkę. No dobrze, to może zagadka dla was. Jak zrobić, żeby trampoliny były jednorazowe? Znaczy nie, żebyśmy tylko raz na nich wyskakiwali i już później były one bezużyteczne. No, jak myślicie? Jak zrobić, żebyśmy tylko raz wyskakiwali na trampolinę, a potem już nie mogli na nią wskoczyć? Wziąć tą rozłożoną. Tak. Czyli. O, chwileczkę. Może to zróbmy w ten sposób. O. Czyli teraz wszystkie trampoliny staną się jednorazowe. Tak, raz skoczyłem. O, aż teraz przepadło. Jeszcze raz zobaczmy. Teraz ta gra będzie znacznie trudniejsza. Raz się pomylę. O, no już nie przejdę. Próbuję dalej. O, teraz przejdę. Teraz muszę uważać, żeby sobie. No, udało mi się. I tutaj dobrze trafię. No, ale gra już się zrobiła znacznie trudniejsza. Mamy jednorazowe trampoliny. No i może dorzućmy jeszcze, że królik będzie zjadać marchewki. Tak, czy jeżeli królik widzi marchewkę, to ją zjada. Jeżeli ktoś nie widzi pulpitu, niech zamknie sobie przeglądarkę i odpali jeszcze raz ten link. Bo widzę, że część z Państwa widzi pulpit, więc to nie jest chyba problem po naszej stronie, tylko tutaj coś z łączami jest nie tak. No dobrze, to róbmy, że królik jest zjadaczem marchewek, czyli jeżeli królik widzi marchewkę, to co powinien narysować?
Nic, super, no, nic, czyli puste pole. Tak, czyli królik, zobaczcie. O, można sprawić, żeby zjadł marchewki. Dobra, teraz muszę się przygotować. O. I super. I zjadłem wszystkie marchewki. I moglibyśmy zrobić, że jak dojdzie do na przykład znaczka exit, to zrobimy. No gra jakoś zakończymy w jakiś epicki sposób. Czyli jeżeli zobaczy exit, to narysuje żółtą flagę i gra się zakończy. To jest instrukcja na zakończenie gry. Tak, czyli jeszcze raz spróbuję sobie zagrać tą grę. Zjadam marchewki, wchodzę po trampolinach. Oj, o, za późno. Trampolina jednorazowa. Muszę odpalić jeszcze raz tą grę. Wchodzę na marchewkę. Uwaga, skaczę. Dobra, zjem marchewkę. Zjem marchewkę i znaczek exit. Czyli narysowałem tutaj, tak jak było tutaj w tej instrukcji, jeżeli królik widzi znaczek exit, rysuje chorągiewkę żółtą i gra się kończy. No dobrze. Nic nie trzeba instalować, bo widzę, że Państwo tutaj. Gdzie wejść by w to grać? Gdzie wejść by w to grać? No trzeba wejść na stronę Pixblocks. Trzeba się zalogować albo konto offline, to nawet nie trzeba się logować. Ale radzę Wam założyć jakby konta na aplikacji, bo wtedy na każdym komputerze macie postępy swoich prac, więc lepiej po prostu założyć sobie takie prawdziwe konto i się logować do tej aplikacji. No dobrze, to może w tej grze coś jeszcze byśmy zrobili? Co byście chcieli, żebyśmy zrobili? Dorzucimy może jeszcze jakąś funkcjonalność tutaj. Guziki, będziemy naduszać guziki. Lubię naduszać guziki. Oj, ale do tego nie dojdziemy. To może byśmy jakiegoś guzika naduszyli, tak? Czyli jeżeli królik widzi guzik, to narysuj wciśnięty guzik, tak? Tak, czyli królik, o, nadusza wszystkie guziki. Tutaj jakby absolutnie nie przyzwyczajajcie się do tego, że to jest trampolina, to jest tylko rysunek. Tak naprawdę wystrzelać no, mogłyby nas, o, jajka, tak? Jeżeli byśmy tu narysowali jajko i tu narysowali jajko, to teraz jajka będą nas wystrzelać. Wiecie? Więc to, że to jest rysunek trampoliny, jeszcze nic nie znaczy. Ważne jest to, w jaki sposób tutaj to zaprogramowaliśmy. Wojnę królików. No, na razie tutaj jesteśmy na etapie, gdzie mamy tylko jednego królika, więc wojny królików nie będzie. No, ale może co by Wam jeszcze tutaj pokazać z takich prostych rzeczy? Może jeszcze niech on tutaj, o, rozsadzanie kaktusów. Jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał takiej rzeczy, to pokażę Wam taką grę, którą wymyśliła moja córka. Też bardzo prostą, w której można sobie powiększać kaktusy. Zróbmy sobie jakieś takie nasze poletko i to niech rosną kaktusy. Jeszcze może tutaj sobie coś dorzućmy i tutaj też zasadźmy sobie jakiegoś kaktusa i zrobimy grę, w której jak królik najdzie na kaktusa, to go powiększy. Czyli jeżeli królik widzi kaktusa, to rysuje pieniek od kaktusa. Idzie do góry, rysuje czubek kaktusa i wraca na dół. Zobaczcie. Tak? Czyli królik wchodzi na kaktusa i go powiększa. Jeszcze raz. Może zrobię wam troszeczkę większe to poletko. Równie dobrze można z klawiatury, a tutaj macie szybkość jakby programu, czyli teraz bardzo szybko zasuwa.
bardzo, bardzo wolne. Tak, także tutaj możecie sterować szybkością programu. Tutaj go uruchamiacie, tutaj go kończycie. Możecie sterować za pomocą myszki tutaj programem albo za pomocą klawiatury. Ja teraz na klawiaturę. Będzie na YouTube, więc jeżeli teraz nie zrozumieliście czegoś, to potem jeszcze raz będziecie mogli sobie to obejrzeć. Dobrze. To może zróbmy coś, co pewnie wszyscy by chcieli zrobić, czyli otwieranie kluczy, kluczami jakiś kłódek. Tak? Zróbmy sobie może jakiś tajemniczy labirynt. No. I teraz zróbmy, że królik musi dojść. Wszystkie monety zdobyć w labiryncie. I musi dojść do marchewki. Tak? Czyli zaprojektujmy sobie taką grę, której króliczek musi zdobyć wszystkie monety w labiryncie i dojść do marchewki. No dobrze. I jak królik zobaczy marchewkę, to rysuje znaczek exit, czyli koniec. No gra fajna. Tylko niestety można przechodzić przez ściany. Dobra, to zróbmy, że królik nie może przechodzić przez ściany. Jakby to zrobić? No, pierwszą opcją jest taka, że jeżeli królik widzi ścianę, to gra się kończy. Na przykład rysuje lawę, to może lawa to krew. Nie, chyba zbyt brutalne. W każdym razie, no teraz jak królik wejdzie na ścianę, tutaj macie tą instrukcję. Koniec gry, więc trzeba bardzo uważać. No, jeszcze raz. Żeby może nie być aż tak bardzo brutalnym wobec tego naszego małego króliczka, to można by zrobić tak, że jeżeli królik widzi ścianę, to wróci do początku, czyli musi pójść z powrotem w tą i z powrotem to. Tak, czyli zrobimy tak, że on się cofnie do początku. Tak, jeżeli królik teraz wyjdzie na ścianę, to zobaczcie, co się stanie. O, on wraca. Zaczynamy od początku. Też śmiesznie. No może zostawmy tamten kod, bo był prostszy, że jeżeli królik na tą ścianę wejdzie, to ginie. Czyli jeżeli królik wchodzi na ścianę, to niestety, ale ginie. Zaraz będzie otwieranie kółek. Aha, ginie i gra się kończy. No dobra, to teraz co? Otwieranie kółek robimy. A do otwierania kółek potrzebnym jest więcej elementów, czyli weźmy sobie, o tutaj, stąd. Tak, bo to było wstęp. We wstępie nie można zrobić otwierania kółek, natomiast tutaj już w programowaniu obrazkami możemy zrobić. Widzicie, mamy więcej opcji i zaraz sobie zrobimy jakieś otwieranie kółek. Czyli tak, wezmę sobie jakiś slot i zrobię tak. Ten labirynt, muszę go od nowa narysować. No dobra, tutaj będzie niezły labirynt. Tak, czyli tutaj wezmę sobie labiryncik jeszcze raz, jakiś ciekawy. Tutaj sobie wezmę kilka monet. Tutaj sobie zrobię nasz cel. Tutaj jakieś przepastne korytarze narysuję. O, to już się nie da tego przejść. Musiał tutaj narysować. Może jeszcze tutaj. Super. Czyli tak, chcielibyśmy, żeby króliczek, jak królik zobaczy ziemię, to żeby gra się kończyła, tak? Czyli żeby królik narysował lawę i gra się skończyła. Tak. Bo
Jeżeli królik zobaczy marchewkę, to narysuje flagę złotą, bo to jest jego cel. I teraz tak, zróbmy sobie jakieś otwieranie kłódek, tak? Bo to was obiecałem. Albo może teraz zróbmy jeszcze to, że jakby zjadając monety, tak, jeżeli widzę monetę, to ją zjadam i będę liczyć monety, które zjem, żeby potem otworzyć to przejście. Tak, czyli muszę zjeść 4 monety, żeby to przejście się otwarło. W jaki sposób to zrobić? Tutaj trzeba zastosować zmienne. To jest dosyć trudne pojęcie, ale mam nadzieję, że je zrozumiecie na tym prostym przykładzie. Czyli tak, jeżeli królik zobaczy monetę, to wtedy rysuje tam puste pole i zwiększa A o 1. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak, czyli chodzimy sobie. A jest 0, czyli zebrał 0 monet. I teraz może troszeczkę jeszcze to zwolnię. Więc jeżeli królik widzi monetę, rysuje puste pole i A jest równa A plus 1, czyli A zwiększamy o 1. Monety wchodzimy. A jest teraz 2. Tak, widzicie? Miejscu A jest równe 2. Teraz idziemy w tą stronę. A jest równe 3. Oj. No dobrze, czyli zrobimy tak. Jeżeli zjemy 4 monety, to przejście się otworzy. Czyli jeżeli A będzie równe 4, tak, A jest naszym licznikiem tego, ile monet zjemy, to przejście się otworzy. I to przejście jest w miejscu, tutaj na dole widzicie miejsce, 9 na 5, to przejście się nazywa. Czyli trzeba w miejscu 9 na 5 otworzyć przejście. Może wam pokażę, że rzeczywiście to zadziała. Czyli uwaga, patrzmy na A. A jest teraz 0. Jeden już. 2. 3. 4. I teraz jak A będzie równe 4, to rzecz w tym miejscu, czyli ta rzecz, stanie się biała. Uwaga. Widzicie? Zasłaniam grę? Nie sądzę. To przesuńcie moje okienko, jeżeli wam zasłaniam grę tutaj. Chyba możecie je kliknąć i przesunąć. Żebym wam nie zasłaniał. No dobrze. To teraz tutaj zróbmy sobie te obiecane klucze, które otwierają na przykład kłódki. Żółty klucz otwiera kłódkę tą, tak? Czyli jeżeli królik zobaczy żółty klucz, to w miejscu, tutaj widzicie to miejsce, w tym miejscu 5 na 9, czyli w miejscu 5 na 9, ja przepraszam, w miejscu 5 na 9 ma się otworzyć kłódka, tak? Może zróbmy to tak bardziej wiarygodnie, że tu jest tak, tu jest tak. Ten kluczyk będzie bardziej schowany. O, ten kluczyk będzie może bardziej w tym miejscu. Tak. O! A, kaktus narysowałem, dobra, miałem puste narysować, przepraszam. Tak, czyli jeżeli królik zobaczy kluczyk, to w miejscu 5 na 9, czyli w tym miejscu, rysujemy puste pole. Tak, czyli otworzyła się kłódka tam.